Cześć kochani, witam was dzisiaj bardzo, bardzo serdecznie. Tutaj są chłopaki w pokoju. Będę tutaj ogarniać. Może coś mi się uda? Tam słyszycie może tyle jak Paweł zgniata puszki do segregacji. No i co? I wezmę się może za ogarnianie, jak mi chłopaki pozwolą. Bo są w domu i jest totalny chaos i chaos. Ale zobaczymy. Zobaczymy, jak nie to będziemy się bawić. Może w kuchnię, bo sobie chłopaki ściągli z babcią kuchnię, także zobaczymy. I co? I tak macham tą kamerą. I nic, kończę i się biorę za ogarnianie. Boże, jaka jestem niewychowana i nieogarnięta. Zapraszam na dzień z nami. Stay home vlog. Dzień kolejny. Kochani, dzisiaj mamy taki chłopski garnek, o, leczu coś takiego, ziemniaki, warzywa, tą mieszankę chińską, bo wyciągałam z zamrażarki, wiecie co, robiłam sprawdzenie co mamy i mówię, zapomniałam schować i się rozmroziło tak do połowy, także wrzuciłam pieczarki, papryka i będzie do tego kiełbaska smażona, bo też znalazłam. Także taki obiad. Także kochani, taki obiadek. Kiełbaskę dorzuciłam. Wszystko. A! Miałam wam mówić, jeszcze tutaj jest ciecierzyca. O! Bo miałam swoje ciecierzycy. Dodałam także ziemniaki, ciecierzyca, papryka. Co tam jeszcze mam? Pieczarki. Ten fix. Mikołaj, tak, Mikołaj już jest przygotowany. Sprawdzenie, czy ona dobrze ugotowała. No i z przypraw sól, pieprz, papryka troszeczkę ostra, chili. Papryka oczywiście wędzona, lubczyk, natka pietruszki. I voilà, smacznego. Będziemy zajadać. Cały aparat mi tutaj paruje. Oj, jeszcze sznurek mi tutaj zagląda. Także co, kochani, jeśli coś jecie, to życzymy wam smacznego. Słuchajcie, kochani, ja w ogóle zapomniałam wam pokazać, bo ostatnio jak byłam w Lidlu, to upolowałam, z moją mamą byłam i upolowałam taki krem, żel pod oczy ultra nawilżający. Wyostrzy się, nie wyostrzy.
Tak musi być. To jest warkotka azjatycka plus alantoina. Regeneruje, redukuje cienie i obrzęki. Odbudowuje barierę ochronną skóry. Zero barwników kompozycji. 0% barwników i 0% kompozycji zapachowej. Także jestem ciekawa z AA, jak on wygląda w środku. Nawet go jeszcze nie rozpakowałam. Weszłam ten z Rossmana, co Wam ostatnio pokazywałam. Ja i tak się już, słuchajcie, wiecie co, przyzwyczaiłam, że te cienie będą na kamerze widoczne i w ogóle. Ale warto, myślę, że przetestować. Bo mi się naprawdę sprawdzają te kosmetyki z AA, dlatego no jestem ciekawa. Zobaczymy, jak ten żel będzie działał, jak się sprawdzi. I jeszcze oczywiście, w ogóle słuchajcie, nie byłoby Lidla, jakby nie było maseczek, prawda? Także wzięłam te dwie i jeszcze po jednej dla Was na rozdanie, bo się szykuję. No, także sami wiecie dlaczego, bo tak mówię, wygraliśmy w te zdrabki i no nie, musimy podziękować Wam, bo słuchajcie, gdyby nie Wy i nie nasz, nie byłoby naszego kanału na pewno tak długo i każdy trzymał kciuki, dlatego coś tam dla Was stwierdziłam, że przyszykuję obrączka Pawła. Paweł robił ciasto i tak i ściągnął. Także jeszcze słuchajcie, z takich perełek, ale to już w Dino znalazłam, zobaczcie, ale to mega wygląda. Takie świeczki w kształcie jajeczek. Ja tak mówię, bo one nie pachną. Olejku sobie naturalnego, takiego lawendowego, tutaj wiecie, skrople, jakie będę odpalać i będą mega, mega fajnie pachnieć. Ale tak to pięknie wygląda na Wielkanoc. Mega, mi się podoba. Patrzcie, tutaj mają takie ten... Nie rozpakowałam jeszcze, bo wiecie co, nie mam nawet czasu, bo też tak zaganiana jestem. I tak mówię, nie no, to pokażę w ogóle, chciałam Wam też pokazać, jak to stoi na półce. Bo ja myślałam, że to 2,50 za sztukę, w sensie tego małego jajeczka, a nie, to jest 2,50 Dino za 6 sztuk. Takie jajeczka, ładne i są zielone chyba. Ale ja myślałam, że takie bardziej realistyczne to będą takie, tak wyglądać. To jest ta firma. Adpal. No. Świeca, jajko, skorupka. Tak tu jest napisane. Także myślę, że mega. Fajnie będzie wyglądać. Jeszcze kupiłam taką ozdóbkę, ale tu już nie mam. Też w Dino. Mi się bardzo podobały. I nie wiem, może przed samymi świętami coś pójdę zobaczyć do Pepco. Ale na wyprzedaży, bo stwierdziłam, że trochę Pepco pojechało w tym roku z cenami i można wyhaczyć równie fajne, ciekawe rzeczy gdzie indziej i taniej, naprawdę. Także ja poczekam, aż wiecie, albo po świętach, albo tuż przed świętami jeszcze wlecę na chwilkę. Mikołaj tam woła kacpra. No i ten, i mówię... A na razie nie kupuję, bo kupiłam, chociaż mnie kusi bardzo kubek i ten kubek chyba sobie kupię, bo nie będę czekać, czy zostanie, czy nie. I muszę jakieś szklanki dokupić, bo Mikołaj nam no, zapewnia wymianę zastawy stołowej, ale to już mówiłam niejednokrotnie. Dlatego wezmę i może jakiś kubek i szklanki do Pepco podlecę i łyżeczki nie mamy. Małych łyżeczek, po prostu powsiąkały. Okej. Okay. Kończę mojej gadaniny, bo na pewno będę mega śmiesznie brzmieć na nagraniu, a przynajmniej tak słyszę, że jeszcze na nagraniach, wiecie co, z tym moim głosem nie jest tak źle, bo w rzeczywistości on brzmi o wiele, wiele gorzej. Proszę, jak się chłopaki bawią. Co widać? Ale nie rzucamy. Nie ma gdzie mamy.